zobaczmy, jak z dystansem jednego krążenia poradzą sobie nasi finaliści. Rafał Omelko, który powie się w Ostrawie w czasie 45-69, wykaże swą wyższość. 0,6 przewagi na drugim tabelach Łukaszem Krawczukiem ze Śląska Wrocław. Rafał Omelko tor trzeci, Łukasz Krawczuk tor piąty. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na 50 metrach. Trzeci, szósty. Jak to przewina, to że szósty. Trzeci, Rafał Omelko.